Z Ewangelii według Świętego Marka. Mojżesz powiedział, otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę. Chciałbym dziś zwrócić Wam uwagę na to nowe tłumaczenie Pisma Świętego, w którym słowa Jezusa bardzo wyraźnie naświetlają nam, jak rozumieć to konkretne przekazanie dekalogu, odnoszące się do rodziców. Bardzo często umiemy dekalog na pamięć od, od dnia swojej pierwszej Komunii Świętej, kiedy właśnie wykuliśmy to proste stwierdzenie czci ojca swego i matkę swoją. I bardzo często nie rozumiemy, co to znaczy czcić ojca i czcić matkę. Cześć zasadniczo oddaje się przecież rzeczom i osobom świętym. Tymczasem. To tłumaczenie Ewangelii nam bardzo pomaga zrozumieć przykazanie Boże, bo z ust Jezusa dzisiaj słyszymy: Mojżesz powiedział: Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę. Otaczać szacunkiem to coś zupełnie innego niż czcić. Jeśli się kogoś czci, to się go czci bezkrytycznie. Jeśli się kogoś czci, to w taki sposób, że w żaden sposób nie podważa się jego stanowiska, jego postępowania. Nie o taką część chodzi z pewnością Bogu, gdy mówi o naszych rodzicach. Mamy prawo być wielokrotnie niezadowoleni z postępowania naszych rodziców, a nawet to postępowanie naszych rodziców krytykować, gdy uderza w nas lub w innych. Natomiast z pewnością Bóg prosi nas. O szacunek dla rodziców, wynikający już, i już zupełnie wprost z ich rodzicielstwa, a także prosi nas o to, byśmy o tych naszych rodziców bardzo dbali. To jest to zobowiązanie moralne, które wynika wprost z dekalogu. I Bogu dzięki, że mamy Ewangelię, Ewangelię która nam to tak pięknie wyjaśnia. Do zobaczenia jutro.